Przy wsparciu starostwa otworzyliśmy tą salę od 1 września. Prowadzimy już tutaj zajęcia rehabilitacyjne i zajęcia integracji sensorycznej. W tle zresztą jedno z dzieci. Także rodzicom się podoba. W tej chwili tak to się rozkłada, że 20 dzieci tutaj uczęszcza na rehabilitację, a 25 dzieci pozostało w salach w siedzibie starostwa powiatowego. Także wychodzimy naprzeciw jakby oczekiwaniom, komu bliżej tutaj do Szczawna-Zdroju, komu po drodze, to zapewniamy tutaj jak gdyby tą rehabilitację. Mamy tutaj taki swój mały oddział, także ta sala jest największa. U góry mamy salę doświadczania świata. A obok są gabinet w zasadzie, który dzieli pani oligofrenopedagog i neurologopeda. Także po prostu mamy taką jakby mini poradnię w siedzibie Zespołu Szkół Ceramicznych. Pani dyrektor, to znaczy, że nie zamknęliście państwo absolutnie swoich podwojów w siedzibie starostwa powiatowego. Wszyscy rodzice, którzy jakby zdecydują się na to, żeby powierzyć wam swoje dzieci, będą mogli tam przyjść, ale także będą mogli wybrać sobie terapię tutaj, w Szczawnie. Oczywiście, także dysponujemy tutaj wszystkimi narzędziami diagnostycznymi. Mamy sprzęt do pełnej diagnozy i jeśli rodzice decydują się na przyjazd tutaj do Szczawna-Zdroju, to mają zapewnioną kompensum pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i tak jak wspomniałam, rehabilitacyjnej. Pani Kamila jest również terapeutą integracji sensorycznej, więc dokonuje też tutaj na miejscu diagnozy integracji sensorycznej dzieci. Byliśmy tutaj pod absolutnym wrażeniem tej właśnie sali zlokalizowanej na wyższym piętrze, związanej właśnie ze sposobem poznawania świata. No, u góry urządziliśmy taką małą salę doświadczania świata. Jest to sala przeznaczona dla dzieci autystycznych, także planowałam w ten sposób, żeby nie była przeładowana sensorycznie. Jest w takim niebieskiej tonacji, typowo właśnie dla dzieci autystycznych. No i z tego co wiem, rozpytywałam rodziców, już robiliśmy taką małą ewaluację. Dzieci bardzo chętnie uczęszczają na zajęcia, mamy tam elementy muzykoterapii. Mamy aromatoterapię, mamy masaż, także każdy program jakby jest skonstruowany dla dziecka indywidualnie i sprawdziło to już nam się. Po tym miesiącu działalności wiem, że dzieci bardzo chętnie korzystają. Kamila zresztą może dopowie to, mamy taki schemat, że tutaj na początku są ćwiczenia rehabilitacyjne, motoryka mała, duża i tak dalej, a później na koniec relaksacja właśnie w sali doświadczania świata. Ta sala jakby żywi wszystkie zmysły dziecka, dziecko tam nabywa takich bardzo ważnych w życiu doświadczeń poprzez zmysły, więc i zmysł woni, i wzroku, i słuchu. No, stymuluje ta sala zmysły? Stymuluje polisensorycznie, tak, czyli wszystkie zmysły żywimy w tej sali. Przy czym jest to proces jak gdyby zaplanowany, tak, przez terapeutę. Więc no, myślę, że się sprawdzi, bo zgłoszeń mamy coraz więcej i jesteśmy nastawieni na to, żeby jeszcze ją doposażać. Także planuję teraz zakup takiej maty jeszcze polisensorycznej też dla dzieci. To tak jak środki, w grudniu jest taki okres, że można jeszcze coś dokupić z pomocy dydaktycznych. Myślę, że będziemy jeszcze ją troszeczkę doposażać, ale już nie za wiele. Także wszystko to, co zostało jakby zaplanowane, spełnia swoją funkcję. Pani dyrektor, ja lubię o to zapytać. Wszystkie terapie, wszystkie zajęcia świadczycie państwo bezpłatnie? Tak, wszystkie zajęcia świadczymy bezpłatnie. Ja się muszę pochwalić, że w tej chwili mamy już 1015 dzieci poradnia obsługuje w systemie. Także no, zatrudniam w tej chwili 20 specjalistów. No i potrzeby są bardzo duże. No, coraz większe. Obejmując tą funkcję 2 lata temu, ja nie miałam świadomości, że to w tej chwili prowadziliśmy takie badania wewnętrzne, to 100% nam przez rok wzrosła ilość klientów. Także to dobrze, że zarząd powiatu jakby rozumie te potrzeby i naprawdę wychodzi naprzeciw, bo tutaj ja nie mam żadnych problemów we współpracy. Jeśli zgłaszam taki akces, to naprawdę nie mam tutaj wielką przychylność i starostwo. Nie odmawia samorząd? Tak, nie odmawiają, także rozumieją jakby potrzeby tych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pani Kamilo, z jakimi problemami
zgłaszają się tutaj rodzice ze swoimi pociechami? W poradni psychologiczno-pedagogicznej w ramach wczesnego wspomagania pomagamy dzieciom z różnymi schorzeniami. Są to dzieci ze stwierdzonym autyzmem, zespołem Aspergera, z różnymi zaburzeniami neurologicznymi, które dostały dokumenty na to, żeby móc realizować wczesne wspomaganie rozwoju. Także my jako terapeuci staramy się takim dzieciom pomóc. Te zajęcia są przeprowadzane przez Panią codziennie? One są przeprowadzane przez zespół fizjoterapeutów. Prowadzę ja i druga koleżanka. Jako zespół fizjoterapeutów współpracujemy razem i prowadzimy zajęcia. Pani Kamilo, w rozmowie z Panią dyrektor usłyszałam, że dzieci przybywa w bardzo szybkim tempie. Tak, przybywa tych dzieci w bardzo szybkim tempie, jest ich coraz więcej, i tych najmłodszych, i tych trochę starszych. Dlatego też postanowiliśmy otworzyć kolejny gabinet, postanowiliśmy otworzyć salę doświadczenia świata, no i stymulować te dzieci polisensorycznie w wielu aspektach, nie tylko terapią integracji sensorycznej, ale również rehabilitacją, pomocą logopedy, psychologa i wsparciem innych specjalistów. Zwłaszcza ogromne wrażenie na nas zrobiła sala doświadczenia świata. Na mnie też. Na mnie też. Szczególnie kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy, jaki będzie efekt końcowy, jak wybieraliśmy wszystko razem, jak dopasowywaliśmy ten sprzęt dla naszych podopiecznych. I uważam, że naprawdę sprzęt jest dostosowany do potrzeb. Nie ma tego sprzętu tak bardzo dużo, żeby dzieci nam się rozpraszały, żeby były przebodźcowane tymi wzrokowymi bodźcami. I sala doświadczenia świata, tak jak już pani dyrektor wcześniej mówiła, służy nam tutaj do stymulowania wielozmysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście wzroku, bo to robi największe wrażenie na dzieciach.